Cześć, tutaj Sebastian Pypłacz i Śląska Opinia. Jesteśmy na festiwalach Off Festival. Ze mną Kamil Hussein. Cześć, bardzo mi miło. Czytałem, że zaczynałeś śpiewać w kościele. A tak, zaczynałem śpiewać w kościele, w scholi. I jakoś tak wyszło, że stwierdziłem, że może będę dalej śpiewać. Co, jak stałem na koncercie, jak wcześniej słuchałem muzyki, to gdzieś tam słyszałem, ale tak bardzo mocno przemiksowane, jakieś takie echa takiego ładnego, czystego śpiewania. A, dziękuję bardzo. No, chodzi ci o produkcję, tak? Produkcja, ale to jest wokal. Tak. No tak, staram się skupić na wokalu najbardziej, mimo tego, że nie uczę się śpiewać, ale staram się skupić tak, żeby czysto śpiewać. No, w studiu to sobie można pokombinować, a na scenie już nie za bardzo. Dobrze. Na ile prawdziwa jest ta historia, że jeździłeś Uberem? Jest to prawdziwa, autentyczna historia. Jeździłem z 5 lat Uberem. I w sumie nie najgorzej wspominam ten czas, ale i najgorzej. O, jest to trudna praca, ale dużo uczę. Rzecz trudna. Jest łatwa pod tym względem, że sobie jeździsz samochodem i jest okej, okay, ale no w sumie ludzie nie najlepiej traktują kierowców, więc apel do ludzi, traktujcie dobrze ludzi w obsługach. To mnie dużo nauczyło. Już nie jestem osobą, która czepia się kelnerów i tak dalej. Dzięki temu. Ja, mi się wydaje, że w ogóle nie jesteś w stanie czepiać się w ogóle. Jak poczułem na ciebie scenę, to byłeś tak uśmiechnięty, miałeś takiego banana i to była taka radość, że to było niesamowite. W jakimś wywiadzie chyba na WP czytałem, że chcesz, żeby twoja muzyka przynosiła ulgę. I to w zasadzie chyba przynosi, ale myślisz o jakimś szczególnym, o tej uldze, czy to nie wiem, ona tobie też daje jakiś taki upust, że ta muzyka jest jednak taka, użyję tego określenia easy listening, ale nie w tym negatywnym określeniu. To dla mnie nie jest negatywne. No właśnie chciałbym, muszę dojść do tego, bo jeszcze trochę mi zajmuje czasu, zanim ogarnę sobie, co bym chciał robić w 100%, bo teraz sobie eksperymentuję dużo muzycznie i co? I chciałbym docelowo być tak, żebym w trudnych chwilach dla ludzi mógł im pomagać. Mam nadzieję. Jeszcze długa droga przede mną, ale myślę, że następne utwory do tego dojdą. Mówisz o trudnych chwilach, też w wielu wywiadach opowiadałeś o tej swojej przeszłości. No, jesteś pół Syryjczykiem, tak, twój ojciec jest Syryjczykiem, matka Polką. No ta historia z kościołem tutaj też jest taka ciekawa, bo gdzieś chyba nie taka oczywista, jak się wszystkim wydaje. To jakoś to też na ciebie wpływało, te takie historie, nie wiem, zakładam, najciężej było w podstawówce, gimnazjum, jeżeli się załapałeś chyba na gimnazjum. Było trochę ciężko, ale dobrze to wspominam, znaczy nie wspominam tego dobrze, ale dużo mnie nauczyło takiej siły. Na przykład teraz jak się stresuję, bo się stresuję przed koncertem, to mimo tego wychodzę i daję radę, więc no to mnie dużo nauczyło, więc wyciągam dobre wnioski ze złych sytuacji. Tak chyba jest najlepiej. Okej. Okay. Jak jeździłeś na tym Uberze, to chyba jakieś przegapiłeś jakieś imprezy w Warszawie, bo ta muzyka to jest imprezowa, nie jest. To jest takie bardziej na kaca. Właśnie to mnie nauczyło też, widząc ludzi po melanżach, że nie chcę chodzić po melanżach za bardzo, bo widzę, jak ludzie cierpią potem. Nie wszyscy, nie? Ale czasami jak wozisz tych ludzi, co zasypiają, czasami się zażygają. Nie u mnie, ale widzę na zewnątrz. I po prostu widzę, że tam ci ludzie troszeczkę mają niektórzy problemy, ale też niektórzy się idą dobrze bawić, żeby nie było, że każdy tak ma, ale ja z racji tego, że obserwuję całe miasto, to widzę, zwracam uwagę na te najgorsze rzeczy. O. Testowałeś na swoich pasażerach swoją muzykę? Nie. To byłby ciekawy eksperyment. Jestem, miałem za słabą furę, żeby puszczać swoją muzykę. Dobrze. Na festiwalu zagrałeś chyba za wcześnie, tak mi się wydaje, ale pościągałeś nawet fajny tłum. No właśnie się zdziwiłem. Myślałem, że nikogo nie będzie, szczerze powiedziawszy, a było sporo ludzi jak na 16:30, więc się cieszę.
No, też muzycznie bardzo stałem ze znajomymi i się trochę dziwiliśmy, bo dzień wcześniej byliśmy na składzie, w podobnym składzie instrumentalnym i tam była taka bardzo strasznie płaska ta muzyka, brakowało czegoś. A u was ta gitara, nie wiem, czy ten bas, coś zrobiło, że to była taka cudowna przestrzeń. No właśnie chyba to tak... My też staramy się przygotowywać przed koncertami komputer i puszczamy różne ślady, żeby wzmocnić instrumenty. Bo wiadomo, gitara i bas brzmi sam w sobie, chyba że grasz w zespole jakimś turbo rockowym albo metalowym, brzmi dość płasko. A jak podbijesz to w produkcji, to jest lepiej. Trochę kombinacji, ale nie zaszkodzi. Takie lekkie oszukiwanie, ale... Tak, trochę lekkie oszukiwanie, ale można. Wszyscy tak robią. A ten Tilaw skąd się w tej mieszance wybuchowej wziął? A jakoś tak zawsze lubiłem Tilaw. A że chciałem zagrać jakiś cover i on jakoś mi tak podpasował, to stwierdziłem, że zagram to. Nic w tym głębszego nie ma. Dobrze, to tak dla naszych słuchaczy, może nie pytanie, gdzie cię szukać, bo to jest oczywiste w mediach społecznościowych, ale jakieś najbliższe plany, działania, czego oczekiwać? Mam zamiar wydać singla pod koniec miesiąca, mam nadzieję, że się uda. I w środę gram w Gdańsku, a w sobotę w Szczecinie. No nie, ze Śląska będzie chyba trudno przyjechać, bo tak coś na wakacjach jest, ale singla będziemy oczekiwać. Jakiś tytuł? Jeszcze... Dobra, w sumie jest tytuł wstępny, ale lepiej go nie zdradzę, bo jeszcze nie wiem, czy będzie ten tytuł, więc na razie po prostu utwór. Czujesz, naprawdę będzie bardzo gorąco, jeszcze jest kończony, tak? Myślę, że będzie. To jest coś nowego, innego, więc otwieram nową drogę, tak jakby. W zasadzie ciekawe czasy, nie? Że robisz muzykę, która dosłownie za kilka dni ma się ukazać, a jeszcze jest dopracowywana, nie? Kiedyś to fajnie do pomyślenia. Wiesz co, może nie jest dopracowywana, bo się skończyliśmy, ale tytuł zawsze najciężej wymyślić. Dla mnie przynajmniej. Okej, okay. Kamil Hussein był naszym gościem, dziękuję bardzo. Dziękuję, bardzo dziękuję.